szanowni Państwo, zgromadzonych w sali teatralnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Żolach. Cieszymy się, że tak liczna grupa osób wyraziła zainteresowanie dzisiejszym wydarzeniem, debatą kandydatów na prezydenta Żor zorganizowaną przez portal Tużor.pl i Żorską Izbę Gospodarczą. Tym samym witamy też kandydatów na prezydenta miasta Żory, którzy są tutaj z nami i zapraszamy na scenę. Dzisiejsze spotkanie prowadzi Wioletta Kurzyna, redaktor prowadzący portalu Tużor.pl oraz z Dominiki Rożowskiej Izby Gospodarczej Gabriela Król. Witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, celem organizowanej przez nas, czyli przez portal Tużor.pl oraz Rzymską Izbę Gospodarczą debaty jest przedstawienie poglądów i poznanie kompetencji kandydatów na prezydenta Żor w wybranych obszarach tematycznych głównie. Niestety z udziału w debacie wczoraj wieczorem wycofał się kandydat Żorskiej Samorządności Wojciech Kałużan. Mając jednak na uwadze tak licznie zgromadzoną dzisiaj publiczność oraz oczekiwania mieszkańców i naszych czytelników, względem dzisiejszego wydarzenia wraz z Żorską Izbą Gospodarczą podjęliśmy wczoraj wieczorem decyzję o przeprowadzeniu spotkania na zasadach przedstawionych obu kandydatom w zaproszeniach do nich skierowanych oraz uszczegółowionych w regulaminie debaty na Urząd Prezydenta Miasta Żory. Nie ukrywam, że do końca mieliśmy nadzieję, że drugi z kandydatów do nas dołączy, stąd nie odwoływaliśmy naszego spotkania.